zapas to jest mieszanina różnych drobnoustroj. I saharomyces z cerevisiae, czyli te typowe drożdże piekarskie, ale też są inne szczepy drożdży. Są bakterie, mlekowego, bakterie octowe, bakterie fermentacji alkoholowej, bo to wszystko potem wpływa na ten bukiet smakowo-zapachowy chleba. I teraz, tak, i dokładnie, a ta mikroflora też zależy od tego, jaką mąkę, z jakiego młyna mieliśmy, co mamy w domu i tak dalej, jak z tym postępujemy, bo jest to żywy organizm. I tak trzeba go traktować, że trzeba go dożywiać po prostu i dobrze traktować, dbać nie na słońcu. Dożywiać, czyli dokładać tej mąki i wody. Dokładać mąki i wody, dokładnie. Dokładać mąki i wody, a solić dopiero w tym ostatnim zarobieniu, przed włożeniem do foremek. A tak nic, tu jest tylko mąka i woda, tu nic innego nie ma. Więc co tydzień warto go troszeczkę mąki dodać, odrobinę wody zamieszać i cały czas w lodówce zostawiać. Cały czas w lodówce. Nie przykryty papierem. W lodówce? W lodówce. Znaczy się. Ten, który się robi, to jest to w ciepłym, czyli na blacie po prostu stołu. Ustawia pani sobie na stole w kuchni i sobie stoi. Byleby nie był na słońcu. A na słońcu ma nie być, i na oknie? Nie, na słońcu nie. Na słońcu lepiej, żeby nie był, bo tam może się coś innego w nim namnożyć. Czyli jedna łyżka mąki, jedna łyżka wody. No, takie ciasto jak na naleśnik pani robi, z mąki żytniej. I to pani odstawia i czeka, aż pani, aż zaczną się bąbelki robić. Jak daje 400, to też 400 letniej wody. Woda musi być taka, żeby nie parzyła. To ja to będę mieszać już. Ja już tam sobie to pomieszam teraz. Wygotowujemy wodę, nie? Tutaj robię nietypowo w tej dużej misce, bo mówię, najłatwiej jest robić w tych, bo wtedy wiadomo, że tu 500 gramów mąki się zmieści, 500 gramów to i oczywiście robię 2 czy 3 bochenki naraz, bo nie warto rozpalać piekarnika dla jednego. Wiadomo, że to też kosztuje, nie? Także ja generalnie to jest takie ciasto bardziej lejące, że po prostu też nie trzeba rękami się bawić, nie trzeba go ekstra wyrabiać, bo przy bochenkach takich formowanych trzeba dodać troszeczkę więcej mąki. No i wtedy już te proporcje wody i mąki są zachwiane. No i to ciasto może nam albo wyjść za twarde, no bo zależy, damy za dużo mąki, bo będziemy chcieli, żeby nam ładnie wyrosło, także, że polecam po prostu taki, bo jest nieproblemowy, bo mówię, zawsze można go, można przerobić, dodać trochę mąki, trochę wody, tylko pamiętać o tych proporcjach i... Jeszcze raz pani przypomni te proporcje? No tyle samo, jeżeli pani doda 100 gramów mąki, to 100 gramów wody. Jeżeli czyli jeden na jeden. Tak, tylko jak jest mało, to dodajemy po troszeczku, czyli nie jak bierzemy garść zakwasu, to nie dajemy mu od razu 300 gramów mąki, bo on tego nie będzie, będzie to długo, nie będzie w stanie przerobić, więc się daje po troszeczku, czyli na przykład właśnie 100, potem jak wyrośnie znowu 100 i dopiero na końcu, jak już wyrósł, to 300. I już mamy całą ilość ciasta. Teraz ważne, na początek to trzeba wymieszać, ale później trzeba w ten sposób, żeby napowietrzać, bo te drobnoustroje oczywiście też potrzebują powietrza, także jak przerabiamy, to przerabiamy tak, żeby tam pod spód, tak jak ciasto też drożdżowe, warto zaczynać od jaśniejszej cud mąki i dopiero potem sobie przejść najwyżej. Podobnie nie jestem zwolenniczką wkładania dodatków na początek. Najpierw sobie przećwiczyć parę razy, bo to za drugim, trzecim razem to już się tak nabiera, widać już po prostu, czego można oczekiwać. I jak się nabierze wprawy, to potem sobie można kombinować. Bo w momencie, kiedy zaczniemy się bawić, nie wiem, na przykład dodatek jakiejś mąki kiszeowej, czy dodatek jakichś składników, to albo nam się przypali, albo może mąka kiszowa ma gorsze właściwości wypiekowe. To może nam się zniechęcimy po prostu. Więc warto, żeby sobie taki czysty na... Znaczy, no mówię, można tam domieszać tej mąki pszennej. My tu też mieszamy. Ale po prostu, żeby to był taki w miarę ten chleb czysty,
I wtedy mówię, już się, jak się nabierze wprawy, to potem można sobie kombinować z innymi rodzajami. Mąkę mamy z piekarni. No mówię, najlepiej są, ale tutaj idziemy już kupić w tej chwili te już 720 to jest żytnia, a 750 pszenna. To są mąki chlebowe i najłatwiej, bo ja też zaczynałam dawno temu, to właśnie na takiej pełnoziarnistej mące, bo takie taka tam w Lidlu czy gdzieś były. No i też mi wychodził taki cięższy, nie? Cięższy. Tak, tylko był, no, tylko był taki cięższy, a ten jest jednak trochę lżejszy. No to można też mieszać, bo to można dodać sobie 100 gramów takiej pełnoziarnistej mąki, nie? A pani piecze normalnie w piekarniku? W piekarniku. Góra-dół. Nie, góra-dół. Bez termometru. Na ile? I na ile? 200 stopni. 200 stopni, 60 minut to pierwsze i potem wyciągam z papieru, z foremki i same bochenki. 15 minut jeszcze. No i spryskuję wodą, żeby taki był ładniejszy. Bardziej błyszcząca skórka. No i to poczekamy tutaj. I on widać, pani Janko, nie? Że tak, już się rośnie. Tak, że rośnie, bo już się zaczął wygładzać. Z tego bierzemy po prostu garść i do foremki. Pali się w tej chwili, już się wypala. Pani by podeszła bliżej, to jeszcze przez tą szczelinę widać ogień. I to jest piec chlebowy na 30 do 50 bochenków większy. Buta pan to stać. Musi się wypalić zupełnie na zero, spopielić. To dopiero będzie. Tak, my dopiero później wygarniemy. Szamot w środku już się zostanie nagrzany, tak? I wtedy jak się dokładnie wygarnie, na te klepisko włożymy bochenki i po jakiejś godzinie się wyciąga takimi drewnianymi szuflami, jak tutaj stoją. Ja pamiętam to w domu, to kiedyś tam babcia, ale taki kuchnia i z boku był chlebowy, nie? Chlebowy. Tak, tak robił. No to było. Będziemy mówić, że jesteśmy głodni, chcemy chleba. Masło jest. To jest 60. Gdzie to? No. Tam do zwierząt. 300. No. Bo Mikołaj ma duże, miał chrzciny.